Na początku było marzenie, potem były słowa, zrobię to. Jakże często w tym następnym potem były słowa, zrobimy to. Lepiej, konsekwentniej, kompetentniej, uczciwiej, godniej, z wielką siłą, solidarniej potrafimy. I jesteśmy z tego dumni. Dzisiaj, kiedy słowo polityk i polityka w Polsce nie zawsze brzmi dumnie, przychodzi mi w imieniu rządu, ale przede wszystkim własnym podziękować ludziom, sprawcom tego wielkiego sukcesu. Tego sukcesu, który jest nam tak bardzo potrzebny. I nie tylko za to, że ten sukces państwo osiągnęliście, ale przede wszystkim za to, że byliście nie tylko wzorcami, ale przykładem, ale także przywódcami wielkiej polskiej przemiany. Bo ona nie stała się sama, wyrosła z nas i pośród nas, z nami i poprzez nas. I trzeba było tego wielkiego narodowego ducha, tej wielkiej odwagi. Ale w sposób szczególny chcę podziękować w imieniu mojego pokolenia studentów stanu wojennego za to, że ta Polska przyszła, że ta Polska jest coraz lepsza i dlatego też widząc ten sukces, który jest za nami, proszę, apeluję i wzywam do nowego przywództwa, dzielenia się umiejętnością budowania sukcesu. Abyśmy byli tak jak wcześniej, uczciwi, profesjonalni, odważni, okazujący zaufanie i godni zaufania, okazujący szacunek i godni szacunku, ale żebyśmy to zrobili jeszcze lepiej w tym kolejnym 25-leciu. Aby ludzi sukcesu było więcej, ale też żeby było więcej szacunku do ludzi sukcesu, aby nie było nas zawiści, że ci, którzy są lepsi, kompetentniejsi, pracowici, zaradniejsi, nie zawsze są chlubnie oceniani. Dlatego też z całą mocą w sposób szczególny w tym obszarze nie tylko gospodarczym, bo przecież wszyscy wyrastamy z kultury tej wielkiej narodowej, tej wielkiej światowej, bo tylko człowiek bardzo mocno zakorzeniony w tej kulturze potrafi okazywać szacunek, potrafi zdobywać szacunek i poprzez to zwiększać konkurencyjność, która już nie jest konkurencyjnością między nami Polakami, ale jakże często i coraz częściej każdego dnia będzie konkurencją już nie tylko w obszarze naszej Unii Europejskiej, Europy, ale naszego świata, który jest coraz bardziej niepewny. Ale skuteczną odpowiedzią na tą światową niepewność i wyzwania każdego następnego dnia jest jedno sprawdzone w polskim historii przekazane słowo. Razem możemy więcej. Dziękując więc za już herosom polskiego sukcesu, proszę o to, abyście byli prekursorami tego wielkiego sukcesu jutra, tego, aby za 25 lat, patrząc na dzisiejsze zdjęcia, dziękując, którzy być może już wtedy będą nieobecni za to, co stanowili, możemy z całą mocą powiedzieć, Polak potrafi, Polak brzmi dumnie, strzeżmy więc tego narodowego ducha solidarności, przyjaźni i umiejętności współpracy. Bo czeka nas zbudowanie nowego, wielkiego polskiego sukcesu, aby w oparciu o wspaniały kapitał, często indywidualistyczny, ludzki, przejść do jeszcze większej, skutecznej formy rywalizacji z sukcesem dla następnych pokoleń. Ze sobą, poprzez siebie i dla siebie, a więc to, co nazywamy kapitałem społecznym. A dzisiaj największym towarem, którego brakuje nie tylko na polskim rynku, ale europejskim i światowym jest zaufanie. Dlatego wzywam was do tego, abyście nie tracili wiary w drugiego człowieka. Abyście byli pewni co do tego, że warto wyciągać pierwszemu rękę do zgody. Że warto okazywać szacunek, że warto okazywać cierpliwość i spokój. Ale w sposób szczególny chciałbym zaapelować do wszystkich obecnych i tych nieobecnych, abyśmy mieli świadomość, że współtworzymy ten lepszy polski dzień i od nas zależy, jaki on będzie. Bądźmy więc niezłomni, kompetentni i wierni temu wielkiemu przesłaniu. Naprawdę razem możemy więcej.